to witamy Was serdecznie, wszystkich, którzy są, o jeszcze Magda dołącza, wszystkich, którzy są tutaj na Zoom. Równolegle prowadzimy transmisję na Facebooku, więc witamy wszystkich też na Facebooku. Możecie też tam zadawać pytania w trakcie i Konrad będzie na te pytania na bieżąco odpowiadał, albo odpowiemy po, jeżeli nie uda nam się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Ja nazywam się Małgorzata Kusyk, jestem liderką, project managerką, społeczniczką, niepoprawną optymistką, która wierzy, że można zmieniać świat na lepsze. I dzisiaj do rozmowy zaprosiłam Konrada. Za chwilę Wam troszeczkę powiem, skąd się znamy i dlaczego akurat Konrada zaprosiłam do rozmowy na temat transformacji. Trans, czyli flow i formacja, tworzenie czegoś nowego. Konrad, oddaję Ci głos, może parę słów powiesz o sobie. No, jak już wiecie, nazywam się Konrad Łazarski. Z Gosią znamy się trochę, bardzo mi pomogła w pewnych rzeczach, ale to o tym za chwilę, oczywiście nie ubiegajmy najbardziej ciekawych fragmentów. Z wykształcenia jestem inżynierem. Natomiast z wykształcenia, z przekonania absolutnie nie. Inżynier wierzący, nie praktykujący, bo bardziej zainteresowany ludźmi, organizowaniem pracy zespołów, w ogóle pracą z ludźmi, budowaniem relacji. Także jestem takim mięciutkim inżynierem, tak bym to powiedział. Doświadczenia z branży raczej przemysłowych jak dotąd, bo to zobaczymy, gdzie ta podróż mnie też zabierze. Ja mieszkam w Gdańsku, mam całkiem fajną rodzinkę, czyli żonę i dwójkę synów. No dobrze. To tak na początek. To dziękuję Ci bardzo. Ja mam tu trochę pytań, ale oczywiście zachęcam Was do zadawania pytań. Będziemy na bieżąco odpowiadać. Znaczy Konrad będzie odpowiadał, ja tutaj tylko będę zadawała je i będę Konrada wspierała. Więc zacznę od takiego wspomnienia trochę, bo tak, znamy się już prawie 2 lata. I jakiś rok temu napisałeś do mnie taką wiadomość. Ja ją teraz przeczytam. To będzie cytat, tak, ja lubię cytaty. Jeszcze raz dziękuję Ci za wspaniałą podróż zwaną TMA, chodzi o Transition Manager Academy, która zmieniła nie tylko moje zawodowe życie, dając jemu nowy sens, takie moje wewnętrzne why, może nawet nad wyrast, ale też uważam, że Akademia uczyniła mnie lepszym człowiekiem, spokojniejszym wewnętrznie i na powrót radośnie ciekawy. I taką właśnie wiadomość od Ciebie otrzymałam. Ostatnio też właśnie uczestniczyłam w takim wydarzeniu online. Nie każda firma musi przetrwać. I podczas którego 6 kobiet, w tym Zuzanna Skalska, która jest taką analityczką trendów, dzieliła się swoimi strategiami na te trudne czasy. I w ostatnim wystąpieniu Agnieszka Maruda-Sperczak opowiedziała o rytuale przejścia, który kiedyś funkcjonował w społeczeństwach, kiedy to chłopiec stawał się dorosłym mężczyzną. I to słowo właśnie trans można podzielić na 2, czyli to jest takie trans, bycie w transie, w takim flow, i formacja, czyli tworzenie czegoś nowego na nowo. I to tak bardzo przypomina mi Twój proces odnowy. Możesz nam więcej, czy mógłbyś nam więcej opowiedzieć o tej swojej podróży transformacyjnej? No tak, podróż to chyba najlepsze słowo, myślę, które zawsze opisuję, którym opisałbym rozwój. I ona się tak naprawdę, ta podróż zaczęła od studiów już. I zanim doszło do studiów Transition Manager Academy, to jeszcze te moje pierwsze studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, wydział taki bardzo techniczny, bo mechaniczny. Tam ta podróż się zaczęła, bo zdawałem sobie sprawę, już kończąc te studia i odbywając pierwsze staże w firmach produkcyjnych, że jednak przyszłość taka inżynierska i powiedzmy oddawanie się obliczeniom i projektowaniu, to chyba nie jest
to, co bym chciał robić, bo już od samego początku byłem bardziej zainteresowany właśnie projektami, jakimiś inicjatywami, pracą z ludźmi, wychodzeniem do operatorów na hale, także zawsze mnie ciągnęło jakieś takie różne inne rzeczy niż rysowanie przy biurku w cudzysłowie. I tak później oczywiście zacząłem pracować już w bardziej międzynarodowym środowisku, też na początku w firmie amerykańskiej, później w firmie polskiej, natomiast też w rozwoju produktów z zespołem, który był zlokalizowany w kilku krajach, między innymi w Anglii, w Indiach. Także to zaczęło być bardzo fajne międzynarodowe środowisko. Tam zacząłem budować relacje i chyba tak czułem, bo pewnie jeszcze nie wiedziałem, że zaczynam być w tym dobry. Później zmieniłem pracę, miałem zespół własny od początku, zbudowałem go. Później on przeszedł restrukturyzację, tak? Ten zespół został też wchłonięty przez inne struktury i też jakaś pierwsza taka mała transformacja. No i szukałem dalszego rozwoju. I tutaj oczywiście ten project management zawsze gdzieś był bliskim mi tematem, natomiast takie stricte studia czy certyfikacja menadżera projektów, to nie było chyba do końca ta formuła, której szukałem i potrzebowałem. Szukałem czegoś więcej. I tutaj właśnie Gosia została mi, jej studia TMA przy współpracy właśnie z Akademią Leona Koźmińskiego zostały mi polecone przez najpierw mojego przyjaciela jako postać Gosi, która właśnie to mój przyjaciel Karol miał z nią zajęcia w ramach MBA na Politechnice Gdańskiej, a później jego żona właśnie uczestniczyła w pierwszej edycji Transition Manager Academy. I to zdecydowanie za jej rekomendacją zapisałem się chyba jako jeden z pierwszych. Dawno nie wiadomo było, czy ten kierunek wystartuje, natomiast już bardzo się paliłem, aby tam się znaleźć. No i tutaj chyba zaczął się najważniejszy fragment, bo właśnie te studia to była znakomita okazja do refleksji. Pod pojęciem okazja rozumiem nie tylko samą formułę, ale też czas, miejsce, bo oczywiście takie, że tak powiem, trochę też wewnętrzne rozmyślania. Na to potrzeba i czasu, i miejsca. I też dobrego towarzystwa, bo prawda jest taka, że poznałem tam wiele osób, bardzo ciekawych liderów z innych branż, którzy poszerzyli mi perspektywy, też ukazali, jak dane zagadnienia czy w ogóle na czym polega ich biznes. Mieliśmy, Gosiu, nie wiem, czy pamiętasz, drugiej edycji, od turystyki po właśnie shared services centers, tak? Także zupełnie, kompletnie inne bajki od tej mojej produkcyjnej. Dużo inspiracji. No i doszedłem teraz tak naprawdę dzięki tym studiom do momentu, w którym dzięki nim miałem też okazję przejrzeć sobie i zrozumieć pewne rzeczy, właśnie procesy, które już się działy u mnie od studiów, tak, od wieku 20 paru lat. I chyba zacząłem postrzegać transformację jako umiejętność, bardziej niż jakiś proces, bo uświadamiam sobie teraz, mając również bieżące wyzwania u siebie w zawodowe, że tak naprawdę teraz transformacje się nie kończą i nigdy się nie skończą. Nie będzie czegoś takiego jak rok stabilizacji, tak? Czy meta. Nie ma czegoś takiego jak meta i nie będzie. Więc tak to w skrócie wyszło. Także ja szczerze wszystkim te studia polecam i to jest znakomita okazja, żeby właśnie znaleźć siebie. Niekoniecznie, ja ogólnie nie jestem fanem jakichś narzędzi czy jakichś gotowców, bo w to, mówiąc krótko, nie wierzę. Trochę prowokacyjnie, tak, możemy popolemizować, ale wierzę właśnie, że fajny zespół zawsze sobie te narzędzia rozwinie sam.
i świadomy zespół, takich, jakich potrzebuję. Także mnie bardzo, template'y nie bardzo mnie pociągają. No niestety. Także tak, odkryłem też, że jestem dużo bardziej liderem niż menadżerem, tak, ale to fajnie. Właśnie samoświadomość to jest chyba największa korzyść z tej całej drogi, może tak. No właśnie, jest taki ciekawy artykuł, podlinkujemy samoświadomość lepsza niż studia MBA. Tak, czytałem. I coś w tym jest, takie właśnie odkrycie siebie, swoich talentów, ale też wartości, tak, i potem właśnie takie działanie z tym takim wewnętrznym poczuciem własnej słuszności. Myślę, że to dziś ja przed tym naszym spotkaniem mówiłam na temat autentycznego przywództwa i dzisiaj właśnie w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, Mike to nazywa lost in the fog, to znaczy to jest taki model, czyli jesteśmy tacy zagubieni w mgle, nie wiemy, co mamy robić i też nie wiemy, jak rozwiązać te problemy, które dzisiaj mamy, więc jedyne, co możemy robić, to iść zgodnie z naszym kompasem, a ten nasz kompas to nasze wartości i jeżeli udało nam się je odkryć, to rzeczywiście mamy ten kompas. Nigdy nie jest za późno, więc zachęcam do takiego świadomego odkrywania siebie. To zawsze nam tutaj pomoże. O, pojawiają się pytania. Jak postrzegacie różnicę między liderem a menadżerem? Konrad, dla ciebie pytanie, zanim przejdziemy do tych pytań, które gdzieś tam wcześniej ja przygotowałam. Tak, w dużym skrócie chyba tym, że lider bardziej skupia się w moim odczuciu albo w moim przekonaniu na ludziach, na tym, żeby zabrać ich ze sobą, żeby pociągnąć ich za swoją wizją lub wesprzeć, zależy oczywiście, czy to jakieś przywództwo takie sytuacyjne, tak, zależnie od sytuacji. Czy to taki leadership bitewny, tak, że chodźmy teraz się bić wspólnie, czy zdobądźmy ten zamek, czy jednak zbudujmy go od podstaw, tak. A menadżer to myślę, że osoba, która bardziej skupia się na efektywności, na organizacji, na procesach, na pewnych metrykach, tak, nad efektywnością. Tak ja bym to widział. A co ty myślisz, Gosiu? No właśnie, ja teraz jak powiedziałeś, bo ja mam tu taką trochę ściągę, więc ja lubię cytaty, więc zacytuję. Ach. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, bo powiedziałeś o tej efektywności, produktywności, tak dużo się o tym mówi właśnie, tak chcemy być coraz bardziej wydajni, tak, i traktujemy organizacje jako te maszyny i chcemy tak dociskać tej śruby, żeby więcej, więcej, więcej. Ja zacytuję Szwedkę, Ylwę Andersson, bardzo się utożsamiam z tym cytatem. Trzymanie się starych zasad biznesowych, takich jak produktywność i efektywność, może być największą pułapką. Dzisiejszy złożony i ciągle zmieniający się świat wymaga zmiany formy przywództwa, budowania go na kreatywności, współpracy i na udziale każdego z nas. Nazywam to autentycznym przywództwem. Ciężko się nie zgodzić. Myślę, że zdecydowanie mamy ten sam punkt widzenia. Tak i chyba, nie wiem, ja... Już coraz mniej chyba nawet ludzie już nie chcą się nazywać menadżerami, prawda? Tak już czysto semantycznie. Ja jestem liderem obszaru, ja jestem liderem rozwoju, tak? Także to menadżerowanie trochę tak pachnie latami 90. powoli, natomiast to jest też ważne. To oczywiście nie wolno o tym zapomnieć i można, że tak powiem, te rzeczy inkorporować jako cechy lidera, tak? Albo umiejętności lidera. No bo jednak tak czy siak jakieś planowanie czy zarządzanie ryzykiem, takie bardzo menadżerskie rzeczy, no dalej będą istotne i ważne, tak? Natomiast może niekoniecznie w dzisiejszych czasach na pierwszym planie. My zawsze mówimy i zachęcamy do tego, żeby nazywać się liderami, bo dla nas lider to ktoś, każdy może być liderem, kto chce i to jest ktoś, kto chce mieć... Dokładnie. I to właśnie może być mama, tata, nauczyciel, duchowny,
To, a nie tylko kierownik, dyrektor czy prezes, jak ja mówię, że lider to rola, a nie stanowisko. Więc każdy, kto chce mieć wpływ, jest liderem. Więc na innych ludzi, szczególnie właśnie nauczyciele, Brené Brown tak w ostatnim ze swoich wywiadów w Wysokich Obcasach właśnie tak ładnie o tym pisze, że właśnie nauczyciele to są liderzy, dlatego że mają bardzo duży wpływ na rozwój, mogą mieć bardzo duży wpływ na odkrywanie talentów u dzieci i na rozwój tych talentów. I myślę, że to jest takie ważne, takie też to przywództwo służebne, czyli takie przywództwo wspierające, usuwanie przeszkód, wspieranie, że to jest też i to autentyczne, czyli takie przywództwo autentyczne, czyli takie, które koncentruje się na prawdziwości i rzeczywistości. Z angielskiego mówi się genuity and realness, tak? Mhm. Czyli takie kierowanie się i życie zgodnie z własnymi wartościami, takim własnym poczuciem słuszności, ale tym celem są inni, to jest bardzo ważne. Czyli nie z takich egoistycznych pobudek, ale właśnie z takich pobudek dla wszystkich, na rzecz nas wszystkich. Nie wiem, czy usatysfakcjonowaliśmy właśnie odpowiedź. Czy to była satysfakcjonująca może odpowiedź? O tak. No dobrze, to ja mam pytanie związane o... Tak, Magda jest zadowolona, dziękuję za ten znak, tak tutaj fajnie, że możemy sobie przekazywać też znaki. Dziś mamy taki szczególny czas niepewności, ludzie tracą pracę, firmy zwalniają pracowników, ograniczają inwestycje, liderów ogarnęła panika, zamykają swoje biznesy, bardzo dużo biznesów zamknęło się dniem 31 marca, teraz nawet nie wiem, ile się zamknęło w firmie. Przestają kontaktować się też ze swoimi zespołami, gdyż nie wiedzą, co powiedzieć, boją się, bo nigdy nie nauczyli się tak zwyczajnie rozmawiać, szczerze i bez obaw, przyznać się, bo dzisiaj nikt nie wie, dzisiaj nie mamy żadnych ekspertów, bo nikt nie wie, jak będzie wyglądała ta nowa rzeczywistość. A ty dostaję kolejną wiadomość i piszesz, wbrew wszystkim przesłankom pracy mam więcej niż przed epidemią. Sporo w mojej firmie się zmieniło i wreszcie przyszedł czas na odważniejsze pomysły. A że mam ich kilka, to ruszam z transformacją w znacznie ambitniejszym wydaniu niż ta obmyślona przed rokiem. Czyli jesteś przygotowany? Coś więcej na temat tej właśnie transformacji w znacznie ambitniejszym wydaniu. Dobrze, to ciekawe pytanie. I to nie jest też tak, że ja co wieczór piszę listy do Gosi, żeby tak mieć jasność. Natomiast, raz do roku. Tak, natomiast jesteśmy w kontakcie i zdecydowanie staram się dbać o naszą relację. Odpowiadając tak naprawdę od końca, nie jestem przygotowany. I nigdy nie będę. I to nawet już uknuliśmy sobie właśnie na Transition Manager Academy z właśnie przyjaciółmi już teraz moimi, że te studia trochę, takie motto tych studiów może być prepared to be unprepared. I tak naprawdę po prostu się trzeba z pewnym poziomem niepewności oswoić w dzisiejszych czasach i uwarunkowaniach, bo też nikt nie był w stanie przewidzieć kilka miesięcy temu, jak sytuacja na świecie się zmieni. I oczywiście to są trudne czasy, branża usługowa po prostu przeżywa naprawdę solidny upadek. Liczę, że się podniesie z tego wszystkiego. I oczywiście niepewność, może nie na takim poziomie, jak związany z tą pandemią, ale na pewnym poziomie musimy się nauczyć z nią żyć. Więc ja w sumie mam skromne doświadczenie, bo tak naprawdę moje doświadczenie zawodowe to 9 lat. To ciągle cyfra, a nie liczba. Natomiast to było 9 różnych lat. To nie jest tak, że zawsze się śmieję, w niektórych ogłoszeniach jest menadżer z 10-letnim doświadczeniem. Tylko co to znaczy? Czy 10 razy przeżył ten sam rok?
pracując na te same KPI i patrząc się na ten sam dashboard, czy faktycznie te doświadczenia zebrał, tak? Bo te moje 9 lat jest tak od siebie różnych, ja naprawdę nie przypominam sobie takiego samego tygodnia w mojej pracy. Raz, że branża, w której teraz pracuję, ona ma klientów z 5 takich segmentów biznesowych, także od branży budowlanej po branżę medyczną. Także te projekty są strasznie zróżnicowane. A co robicie, przypomnij? Przepraszam, że ci tak przerwę. Jasne. My tak naprawdę zajmujemy się łączeniem powierzchni przy pomocy taśm dwustronnie klejących. Czyli łączymy rzeczy ze sobą, w skrócie. Od wyświetlaczy, właśnie patrzę w stronę kuchni, lodówek, po różne rzeczy w samochodach, po pakiety szybowe w oknach, także rozglądam się po domu za przykładami, po, nie wiem, na przykład różnego rodzaju diagnostykę medyczną, czyli te wszystkie elektrody, które są przyklejane do ciała dzisiaj. Także to tego jest sporo, więc bardzo ciekawie i też doświadczenie. Ja zawsze miałem niestety albo stety taką tendencję do pakowania się w zbyt wiele rzeczy i zbyt wiele inicjatyw, bo to zawsze było ciekawe. I oczywiście próbuję to kontrolować jak mogę najlepiej, ale zawsze starałem się jakoś wychodzić ze swojego stanowiska, roli, tak? I zawsze gdzieś mnie ciągnęło, więc te 9 lat jest znacznie różnych, innych. I to mnie trochę też, sobie to też uświadomiłem i trochę mnie to uspokaja, szczerze mówiąc, w tych niepewnych czasach, że jednak sporo udało się zrobić, różnych rzeczy, poznać wiele fantastycznych osób. To jest też chyba najważniejsza rzecz. Jeżeli patrzę, miałbym podsumować swoje ogólnie chyba życie nawet, takie duże słowo, to miałem przez całe życie szczęście do ludzi. Miałem się od kogo uczyć, oczywiście mój tata, którego serdecznie pozdrawiam, mawiał, że od każdego można się uczyć i że są dwa sposoby na naukę, jak robić i jak nie robić. I oczywiście ten pierwszy sposób jest znacznie szybszy. I zawsze starałem się od każdego coś wyciągnąć. I te cegiełki gdzieś mi się zaczynają układać w taki jakiś skalniaczek, który zaczyna zarastać i się scalać. Czy to właśnie przyjaciele, którzy polecili mi studia, które Gosia prowadziła, czy właśnie Gosia, czy wspaniała grupa spotkana podczas tych studiów przy okazji. Więc czy mój przedpoprzedni szef, który po prostu był absolutnym liderem, wizjonerem, który żył 3 lata w przyszłości i po prostu miał niesamowitą cechę. On po prostu przestawał słuchać, jeżeli mówiło się do niego o teraźniejszości. Po prostu koniec. Oczywiście trochę zajęło mi, zanim to rozgryzłem i bałem się o naszą relację, ale później faktycznie zaczynał słuchać dopiero, jeżeli ktoś przychodzi z jakąś ambitniejszą wizją, która jest osadzona gdzieś daleko w przyszłości. Więc starałem się takich właśnie ludzi chłonąć od nich to, co uważałem wtedy za najlepsze. I co teraz? W firmie tak naprawdę mamy dość, bo też kontekst taki firmowy się trochę w mojej wiadomości przed i w tym temacie przemknął. Tak naprawdę firma jest w dużej transformacji, bo wszystkie szczeble ode mnie w górę się zmieniły. Wszystkie osoby na szczeblach, stanowiska się pozmieniały, regiony się pozmieniały. Firma Lohmann, dla której pracuję, niemiecka, jesteśmy obecni w 20 krajach, zatrudniamy jakieś 1700 osób na świecie, czyli taki średni rozmiar, ni to korporacja, ni to lokalny biznes, także wszędzie nam ciężko, jak się śmieję. Natomiast tu lokalnie w Gdyni akurat mamy siedzibę, mamy 50 osób i jesteśmy dość fajnie, elastycznie zorganizowani. Mamy tę swobodę. I dużo się zmienia. I ja też bardziej, też już moja rola polega na technicznym rozwoju biznesu w tych właśnie różnych ciekawych branżach, także też dużo nauki, bo prawda jest taka, że należy się dużo uczyć od klientów również i
O, to kolejna rzecz, która właśnie mnie podtrzymuje w tych niepewnych czasach, że ja z każdego spotkania z klientem się czegoś uczę, coś zabieram. I też znam wiele branż i to naprawdę zaczyna procentować. Więc tak naprawdę wykorzystujmy każde spotkanie, każdą napotkaną osobę, budujmy relacje, naprawdę dajmy, oczywiście dawajmy to, co najlepsze i również nie bójmy się brać, nie bójmy się podglądać. Dokładnie, więc chyba to wszystko składa się na te rzeczy. A jeżeli chodzi o transformację, to zaczynamy od podstaw tu w Polsce, bo też zmienił nam się szef lokalny. I czas na absolutną odnowę, bo poprzedni nasz szef był chyba kilkanaście lat, 11 albo 12. I oczywiście tak mała firma zawsze będzie jakimś, taka mała organizacja lokalna, jak 50 osób, zawsze będzie jakimś tam odbiciem postawy, tak, jej szefa. Tak, czyli wszystkie blaski i cienie. Tak. Także to też musimy, że tak powiem, teraz ukuć własny wizerunek i trochę odzyskać taką tożsamość może, bo przez tyle lat chyba każdy już przywykł do zbyt wielu rzeczy. Więc zaczynamy od podstaw, od High Performance 3, Lizy Atkins, czyli tak naprawdę od wartości, to co Gosiu już wspomniałeś, czyli od korzeni, jakie mamy wartości, musimy je sobie, teraz właśnie je omawiamy, uświadamiamy, jak my chcemy je pielęgnować, jakie chcemy wdrażać w życie, jakie postawy chcemy nagradzać, to już tak na bardziej liderskim poziomie, tak, jak chcemy tę firmę, czyli ludzi, tak, bo przez firmę rozumiem tylko i wyłącznie ludzi na potrzeby tej rozmowy, więc jak to rozbujać, jak to faktycznie ten ogień zapalić. Więc to jest pierwszy start. Później oczywiście też już bardziej usprawnienia procesowe, czyli wdrażanie nowych produktów, to jest rzecz, którą i też kilka powiedzmy agile'owych, modne słowo, z innych metod i narzędzi pewnie pożyczymy z innych branż, żeby to usprawnić, czyli tak naprawdę taki time to market, czyli to, co, to gdzie powinniśmy robić różnicę jako mała organizacja i tu, gdzie czujemy, że faktycznie są konfitury, gdzie możemy być najlepsi. Więc tak. Co to oznacza? Nie wiem. Ile będzie etapów? Nie wiem, ale one będą. Bo zobaczymy też, czy na każdym etapie, tak, teraz jesteśmy powiedzmy na etapie lokalizowania, tak, poszczególnych osób w procesie tych zmian, bo oni już są świadomi, tak, gdzie wędrujemy, sami oczywiście podnoszą ileś inicjatyw, więc ja staram się to kierunkować i jakoś zbierać, bo to faktycznie wszystko prowadzi do drzewa, które jest wspólnym mianownikiem tego wszystkiego. I więc to jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. No i też wzrost, tak, bo zmiany w organizacji to oczywiście też rozwój liczbowy, tak. Ja oczywiście, na szczęście ta organizacja, już i nowy management i tak naprawdę właściciele nasi rozumieją, że albo zaczęli rozumieć właściciele, że tak naprawdę dobre cyfry, czyli wynik, to będzie skutek uboczny tego wszystkiego, co musi się zadziać wcześniej. I dlatego też znowu zaangażowałem się pewnie w zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele projektów, ale nie umiem nie wykorzystać takiej szansy. Pięknie to brzmi. Konrad wspomniał o drzewie. To drzewo to jest też nasze, z nami jest z Akademią Zwinnej Liderki od początku. Możecie to drzewo, my to nazywamy zwinnego zespołu, ale rzeczywiście pochodzi ono z książki Lizy Atkins, Coaching Agile Teams. I to jest właśnie to drzewo, gdzie w tych korzeniach mamy wartości, które też zostały zapisane w Scrum Guide. To mi pomoże, to jest odwaga, otwartość, to jest zaangażowanie czy dotrzymywanie zobowiązań jako jedna, czasami tłumaczone właśnie jako dotrzymywanie zobowiązań, czasami jako zaangażowanie, z commitment z angielskiego,
fokus, czyli skupianie się na tym, do czego się zobowiązaliśmy, szacunek, chyba pięć wymieniłam, tak? Pamiętam wszystkie. To są też nasze korzenie, to są nasze wartości, nasz fundament, na którym budujemy też tą społeczność Akademii Zwinnej Liderki, Akademii Zwinnego Przywództwa, Akademii Transition Managera, tak? Generalnie one są z nami bardzo spójne, my żyjemy zgodnie z nimi. I tak jeszcze tak trochę podsumuję, co powiedziałeś, właśnie zwróciłeś uwagę na ludzi i właśnie jak mówimy o autentycznym przywództwie i jak chcemy zostać takim autentycznym liderem, to właśnie bardzo ważne jest, żebyśmy zbudowali sobie taki silny zespół wsparcia, żeby zadbać o tych właśnie mentorów, przewodników, żeby spojrzeć dookoła i zobaczyć, kim się otaczamy i czy ci ludzie wspierają nas w byciu sobą, czyli czy ludzie dookoła nas pomagają nam, żebyśmy byli po prostu sobą, żebyśmy odkrywali, żeby pomagali nam odkrywać nasze talenty, nasze wartości, ale też potem wspierali, żebyśmy mogli żyć zgodnie z nimi. Też może zobaczmy, czy ktoś nas nie ogranicza, tak? I co możemy z tym zrobić. Więc to jest bardzo ważne. Ludzie dookoła nas są bardzo ważni, bo my jesteśmy ludźmi, tak? Ludzie są takim zwierzęciem, tak? Stadnym. Potrzebujemy innych ludzi do wzrostu. Więc cieszę się, że też to dostrzegasz. To jest takie potrzebne nam. No dobrze, to nawiązałam. Jeszcze teraz już może nie pamiętam jeszcze do czegoś chciałam nawiązać, co wspomniałeś, co też... My mamy też nagranie, można gdzieś tam podlinkować to nagranie właśnie tego drzewa zwinnego zespołu, czy ten High Performance Tree, więc też podlinkujemy tutaj. Dobrze, to nie wiem, może jakieś pytanie macie? Tutaj, czy może jakieś pytanie na Facebooku jest? Czy jesteśmy cały czas na Facebooku? Bo ja już nie podglądam, skupiam się, jestem tutaj całą sobą. No dobrze, to jeżeli nie ma, to może później. To jeszcze ja mam parę pytań. I zapytam Ciebie, jaka jest właśnie, trochę już powiedziałeś o tym, o roli lidera. Powiedziałeś też w czasie kryzysu, chciałam o to zapytać. Tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy właśnie dzisiaj w tej mgle, więc nic nie wiemy, nie ma ekspertów, nie ma planów, tak? I się tym martwimy i to jest właśnie bardzo ciekawe, znaczy takie zaakceptowanie, że tak jest, bo nic z tym nie zrobimy. Więc takie próbowanie, eksperymentowanie. Wspomniałeś właśnie o wykorzystaniu podejścia zwinnego. I moje takie pytanie, jaka jest rola liderów w czasie kryzysu? Co warto zrobić, jeśli wcześniej się o to nie zadbało? Bo według taka definicja Christophera Worleya właśnie zwinności, że zwinna organizacja to taka, która zmienia się szybciej i lepiej niż pozostałe. I jacy liderzy będą gdzieś potrzebni, aby poprowadzić te organizacje. Wspomniałeś o tej permanentnej zmianie. Kiedyś był taki model zmiany. Najpierw się wszystko odmrażało, potem się układało na nowo i zamrażało. I ten model już nie ma racji bytu, bo my już żyjemy w ciągłej zmianie, a myślę, że w przyszłości będziemy żyć w takiej permanentnej zmianie, czyli będziemy budowywać w organizację tą elastyczność taką, żeby się zmieniać szybciej niż konkurencja i te organizacje, które się szybciej zaadaptują do tych nowych warunków, przetrwają. Więc jaka jest rola liderów w czasach kryzysu z Twojej perspektywy? I co warto teraz zrobić, jeżeli się wcześniej o to nie zadbało? No to odpowiem tradycyjnie od końca, bo to jest, druga część jest o tyle fajna, że w skrócie, ja to postrzegam, przywództwo jest trochę jak rozwijanie mięśni. I teraz tak, jeżeli byliśmy leniwi przez te lata i siedzieliśmy na kanapie, bo mieliśmy dobre wyniki, fajne bonusy roczne i woleliśmy nie przeszkadzać i nie zepsuć, no to mamy problem, bo nie rozwijaliśmy ważnego mięśnia, czyli nie podnosiliśmy trudnych tematów na co dzień, nie byliśmy szczerzy na co dzień, nie mierzyliśmy się, nie wychodziliśmy
klasycznie poza swoją strefę komfortu na co dzień, więc no, tego mięśnia nie zbudujemy z dnia na dzień. Oczywiście to trochę może, żeby nie brzmiało tak negatywnie albo tak beznadziejnie, to oczywiście no, każdy moment, żeby zawrócić statek z kursu jest dobry. I najlepiej zacząć od dzisiaj, od teraz, tak? Bo to po prostu, tak jak wspomnieliśmy, przywództwo czy bycie przywódcą, liderem, to jest rola. I z tego nie można się, nie wiem, wylogować na jakiś czas dobrych wyników albo wylogować na czas złych wyników, więc rozwijajmy, ćwiczmy te mięśnie. I wracając od tego, jacy powinni być liderzy, tak, dzisiaj, no to przede wszystkim obecni, tak? On najlepiej fizycznie, choć to dzisiaj bardzo, bardzo trudne. Ja przyznaję szczerze, że przemykam się raz czy dwa razy w tygodniu do biura fizycznie. Mamy tam dyżury, oczywiście środki są, bezpieczeństwa mamy, tak? Jest tam po 3-4 osoby na piętrze, natomiast to jest ważne, to jest po prostu ważne. Właśnie wideo, właśnie konferencje, właśnie telefony, nawet SMS-y. Bądźmy jako liderzy obecni. No i oczywiście autentyczni też, tak, żebyśmy nie ulegali pokusie właśnie uciekania, nie wspominania o jakichś niewygodnych rzeczach, bo trochę taka sytuacja kryzysowa, to jest, ja to widzę jak metaforę takiego szkła powiększającego. Taka sytuacja, ona wzmacnia te wszystkie rzeczy i dobre, i pozytywne, i też te niedoskonałości z przeszłości. Czyli jeżeli przed sytuacją kryzysową mieliśmy słabe relacje w zespole, to będą słabe relacje razy 10, bo nawet się nie będziemy fizycznie widzieć w takiej sytuacji jak dzisiaj. Jeżeli nie byliśmy szczerzy, no to teraz bycie szczerym to w ogóle będzie graniczyło pewnie dla takich osób z cudem, tak? Bo problemów jest tyle, że aż strach o nich myśleć i jest wiele pokus do ucieczek, tak? Ja sam też ze swojego podwórka w swojej firmie widzę różne reakcje i wy pewnie też. Czy wszystkie osoby pracujące, tak, w organizacjach widzą, jak poszczególne osoby różnie reagują na obecną sytuację. Niektórzy są bardziej zaangażowani, niektórzy nawet przesadnie, tak, pokazując jakąś aktywność. Inni w ogóle uciekają, tak. Więc tak, podsumowując, obecni, autentyczni, no zaangażowani tak. Oczywiście tylko w te sprawy priorytetowe, żeby to też nie było tak, że nagle jest sytuacja kryzysowa i każdemu ten lider czy ta osoba wchodzi w kompetencje, tak, żeby to nie był jakiś mikromanagement, bo w tej sytuacji to po prostu podpalanie lontu. No i brać odpowiedzialność, tak. Liderzy powinni brać odpowiedzialność zawsze, tak, szczególnie w takich sytuacjach. Może nie, po prostu zawsze i kropka. Bez szczegółów. Więc tak to widzę. I szczerze mówiąc, to jest sprawdzian taki dobry. Jak dobre relacje zbudowaliśmy w przeszłości. Na ile to teraz działa? Na ile możemy nagle, przecież z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, przenieść całą swoją pracę w świat wirtualny? Co oczywiście w mojej perspektywie firmy produkcyjnej, no, da się zrobić, ale w ograniczony sposób. Więc co teraz, tak? Na ile faktycznie to zaufanie zbudowaliśmy dobre, takie, że faktycznie możemy, mając, nie wiem, wideokonferencję raz w tygodniu, tak, omówić wszystkie najważniejsze rzeczy i mając wspólne wartości i podobne postawy, tak, pracować dalej, zdalnie, na ile sobie ufamy, a na ile teraz jest po prostu panika, żeby trzymać głowę nad wodą, tak? I okej, no mam ten zespół, ale no do tego dzwonię, bo wiem, że muszę. Do tamtego nie dzwonię, pewnie coś robi. Tamten, no widzę po wynikach, że ma dobre, to w ogóle się nie interesuje. I to zaczyna być niespójne, więc spójność też jest ważna, żebyśmy nie ulegali takim pokusom jako liderzy.
Jest też taki cytat Warrena Buffetta. Kiedy jest odpływ, widać, kto pływa nago. Więc dokładnie teraz to wszystko widać, jak przez takie szkło powiększające. Jeżeli nie zbudowaliśmy tych relacji, to widać w szkole, tak? Jeżeli nauczyciel nie zbudował relacji z dziećmi, no to nie jest w stanie przenieść swoich lekcji online, tak? Bo to jest, relacje są bardzo ważne do zbudowania zaufania. Jeżeli tego zaufania nie ma, to będzie nam trudno teraz odbudowywać je online, jeżeli nie udało nam się zbudować offline. To jest takie, my to powtarzamy bardzo często, natomiast to jest bardzo trudne, to jest proste w koncepcji, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do zastosowania, bo dzisiaj miałam bardzo dużo spotkań różnych z różnymi ludźmi i między innymi też nagrywaliśmy podcast na taki Poland Technology, podcast po angielsku, a propos właśnie zaufania. To jest, i ja tam zacytowałam na początku, chciałam zapytać, bo to dosyć często się pojawia, jak mówimy o zaufaniu. Pamiętam, jak Mike miał wystąpienie właśnie na studiach MBA, to było rozpoczęcie roku i mówił bardzo dużo o zaufaniu i ktoś zapytał, co on myśli o takim cytacie, znowu cytat, że najlepszą formą zaufania jest kontrola. Ja nie wiem, czy wy wiecie, kto powiedział, czyli to jest cytat w ogóle. Mike w ogóle nie wiedział, o co chodzi. On w ogóle nie skumał. To było takie polskie, bo to chyba jest takie przekonanie. Wielu Polaków tak uważa, że to jest... Ja myślę, że to Felix Dzierżyński był, ale... Dokładnie to był. Felix Dzierżyński to powiedział. I ja właśnie zapytałam Kena, on też nie wiedział, o kim ja mówię. Nie wiem, czy wiecie, kto to był. Ci pewnie, którzy troszeczkę dłużej żyją, to wiedzą. Ci, którzy już komuny nie pamiętają, to pewnie już nie pamiętają takiego człowieka. To był bolszewik, chyba pierwszy szef jakiejś tam policji rosyjskiej, więc radzieckiej właściwie, nie rosyjskiej, radzieckiej. Jakiś tam security police, więc to był bolszewik, tak, który właśnie tak mówił i my cały czas to zdanie gdzieś tam powtarzamy, ono się przewija. I dla ludzi z innych krajów, z innych kultur jest takie zupełnie niezrozumiałe, bo nie wiedzą, o czym mówimy, a my jednak gdzieś tam w to, część z nas w to wierzy. No dobrze, to nie wiem, coś jeszcze, jakaś, nie wiem, może pytania macie jakieś? No to moje pytanie, jakaś, nie wiem, wskazówka dla nas, jakaś ostatnia myśl, z czym byś chciał nas tutaj zostawić? Oczywiście jeszcze nie uciekamy, bo będziemy jeszcze rozmawiać. Natomiast ja już, to jest moje ostatnie pytanie, które wcześniej przygotowałam, więc masz dla nas jakieś przesłanie może? Przesłanie to duże słowo, natomiast to, co na mnie chyba działa i to, co zawsze było dla mnie najcenniejsze i to, co teraz widzę, że punktuje, to właśnie to, jak to nazwałem, szczęście do ludzi. I poszukaj, starajmy się szukać tego szczęścia, bo wierzę, że każdy je ma i każdy ma fajne osoby wokół siebie, od których może się wiele nauczyć. I oczywiście ja mam akurat, znowu trochę prowokacyjnie, problem z autorytetami, bo chyba takiego nie miałem w życiu. Może będę miał. No właśnie. Więc aż tak to nie. Natomiast od każdego można się sporo nauczyć i też pielęgnujmy te relacje. Dbajmy, tak jak mówiłeś, żeby one faktycznie, żeby wzrastać razem, żeby one nas budowały. I wtedy myślę, że to też zapewni nam na takie czasy też taki wewnętrzny spokój, że jednak mamy to wsparcie, tak, i też wzrastamy wspólnie. Dwa albo trzy, albo cztery, to motywacja, bo to jest dla mnie najważniejsze w życiu, żeby tę motywację mieć i umieć ją odnajdować, czy to od innych ludzi. No ja trochę pod tym względem jestem jak gąbka. I to właśnie też Transition Manager Academy mnie z powrotem uczyniło takim ciekawskim,
I jeżeli chodzi o cechy lidera, to zgadzam się z Majkiem w 100%, że ciekawość to jest jedna z najważniejszych cech dzisiaj, że musimy dociekać, nie chodźmy na skróty. Nie, no, zresztą większość z Was wie, że tak naprawdę projekty czy inicjatywy, czy wszystko, co robimy, najczęściej wali się w gruzy poprzez jakieś ciekawe założenia, tak, które przyjęliśmy wcześniej, tak, że to jest największy czynnik ryzyka. I także nie zakładajmy, sprawdzajmy, bądźmy ciekawscy, dociekajmy, zawsze jest coś dalej, nie idźmy na skróty, nie. Także w relacjach, tak, możliwe, że kolega, koleżanka z pracy mają głębszy problem, tak. Nie oceniajmy, oceniajmy mniej. Oceniajmy mniej zdecydowanie. I co? I na mnie, to co na mnie działa tak naprawdę i to co mnie buduje, szczególnie w takich trudnych okresach, to przechodzenie z tej motywacji biernej, no bo to chłonę jak gąbka, tak? Od właśnie podcastów, od nawet TEDów, tak? Tych wszystkich wystąpień, tak, fajnych, ciekawych ludzi, nie wiem, na przykład Jacek Walkiewicz, tak, i u niego właśnie jeden cytat mi utkwił tak w głowie, Gosiu, lubisz cytaty, więc będzie ich sporo teraz, że skoro stoisz w korku w samochodzie, to doświadczaj korka, doświadczaj, że stać ci na samochód, na paliwo, że masz dokąd jechać do tej pracy, doświadczaj. Nie złożyć, tak? I właśnie przechodzenie, postrzeganie właśnie tego życia w ogóle jako drogi doświadczania, tak? Takiej podróży, w której się doświadcza rzeczy. I to jest takie budujące, bo przynajmniej mnie, że wtedy zawsze sobie staram się zatrzymać, jak mam jakiś trudny okres, nie wiem, trudną rozmowę, spotkanie już i powiedzieć, porozmawiać sam ze sobą, mieć taką refleksję, że okej, to dzisiaj doświadczyłeś, Konradzie, trudnej sytuacji. Czego się nauczyłeś, przemyśl to i doświadczaj dalej, tak? Nie zatrzymuj się, po prostu. Co jeszcze? No i przechodzenie właśnie z tej motywacji biernej do czynnej. Czyli staram się co jakiś czas oczywiście, czy to chociaż raz w miesiącu, fajnie byłoby raz w tygodniu, ale wiadomo jak jest, wdrożyć coś, czego się nauczyłem, o czym usłyszałem. Żeby nie poprzestać tylko na tej motywacji biernej, która za 3 dni opadnie do poziomu szorstkiego betonu rzeczywistości i nic z tego nie zostanie, poza frustracją, że och, znowu czegoś się nasłuchałem, znowu nic nie zmieniłem. Także z każdego szkolenia tak samo, tak? Jedna czy dwie rzeczy, które zostaną z tobą na zawsze, albo chociaż na jakiś czas. I tu mogę polecić fajną książkę Jamesa Cleara, Atomic Habits. Atomowe nawyki. Tak, jest na Storytel, ja tam wysłuchałem, bo teraz trochę mam mniej czasu na czytanie, ale więcej okazji na słuchanie, więc doświadczam audiobooków. I tam właśnie bardzo ciekawa książka, też spróbuję właśnie podlinkować czy po naszej transmisji, która pokazuje, jak programować te nawyki, bo umówmy się, bądźmy szczerzy, tak? Ludzki mózg jest leniwy, dlatego też jest taki skuteczny. I to, co może, to automatyzuje, żeby zużywać jak najmniej energii, tak? No tutaj człowiek jest takim samym zwierzęciem, które dąży do minimum energetycznego. Mózg także. Więc on automatyzuje bezlitośnie procesy, tak? No dzisiaj nikt się nie zastanawia nad myciem zębów, tak? Po prostu to robimy, nad jazdą samochodem. No wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało, gdyby mózg miał przetwarzać wszystkie informacje z drogi z Gdańska do Warszawy. No po tych 3,5 godzinach, powiedzmy, to ja bym wysiadł po prostu zgrzany, potem po prostu zdezorientowany i zmęczony. Automatyzujemy, nie zastanawiamy się, kiedy zmieniamy biegi, kiedy włączamy kierunkowskaz i to tak jest ze wszystkim. Więc to jest cecha tak naprawdę, tak? To nie jest ani dobre, ani złe. Pytanie, jak tego używamy. Więc jeżeli nauczymy się pracować nad swoimi nawykami, no to jest taka właśnie rzecz, którą teraz ja przerabiam na sobie. Próbuję programować się troszkę w lepszą stronę.
No właśnie. I też będziemy korzystać. To jest taki procent składany. Jeżeli zrobimy coś lepiej, coś wdrożymy każdego tygodnia, to po roku 52 tygodnie, wow, będziemy zdecydowanie w innym miejscu. Zmieniając 52 rzeczy w swoim życiu zawodowym czy też prywatnym, tak? Więc ten procent składany ja staram się zbierać i to też mnie buduje, tak? Że nie martwić się tym tak naprawdę, że ten czas powiedzmy ucieka, czy druga rzecz, tak? Ludzki mózg też ma kłopoty z czasem, tak? Z planowaniem w czasie, bo dla ludzkiego mózgu rok to jest, o Boże, zresztą sami wiecie, tak? To jest strasznie, jak to jest długo, tak? Ile tych rzeczy można zrobić? No wcale nieprawda, jak się okazuje. Więc tym długoterminowym planowaniem to jest słabo. Więc zawęźmy, przynajmniej ja zawężam sobie perspektywę i co ten tydzień próbuję coś więcej, coś lepiej, coś inaczej. Dziękuję, aż się zamyśliłam tu. Nawyki właśnie i te małe kroki. Dużo łatwiej nam zmieniać coś właśnie, szczególnie dziś będzie nam dużo łatwiej, jeżeli tak właśnie iteracyjnie i przyrostowo. No właśnie. Tak zwinnie, tak, będziemy. Dokładnie. I ta podróż, ja też zapraszamy Was, żeby właśnie wkroczyć, żeby wejść na tą drogę, bo rzeczywiście zarówno nasze życie, jak i nasz rozwój, mówimy o przywództwie, to nie droga, to nie cel, tylko właśnie droga i to doświadczenie jest najprzyjemniejsze. Wcale nie musimy być mistrzem, wcale nie musimy zdobyć medalu, wcale nie musimy wygrać tego wyścigu, wręcz przeciwnie, wejdźmy na tę drogę i doświadczajmy. Myślę, że to jest takie ważne, żeby tego się nauczyć, żeby wykorzystać, żeby też zauważać te małe rzeczy, które nas spotykają. To jest też część uważności, żeby nie martwić się na zapas, tylko właśnie w każdym zdarzeniu, które czasami jest trudne dla nas, również zauważyć te pozytywne rzeczy. Jak podałeś to, zostanie w korku, tak? Doświadczamy tego, zamiast się denerwować, na to nie mamy wpływu, więc też zastanówmy się, jaką mamy strefę wpływu i poświęcajmy naszą energię tam, gdzie właśnie ten wpływ mamy, a nie traćmy jej tam, gdzie jego nie mamy, a my tak dużo energii tracimy właśnie też na ocenianie innych ludzi i ocenianie też siebie. Dosyć często siebie bardzo srogo oceniamy, ale też właśnie jesteśmy wychowani w takiej kulturze oceniania. Więc też Was do tego zachęcam. No dobrze, no to myślę, że prawie już godzina minęła, to nam się dobrze rozmawia, pewnie moglibyśmy jeszcze długo. Czy macie jakieś pytania? Czy chcecie może czymś się podzielić? Może macie jakieś swoje doświadczenie, może czegoś doświadczyliście, bo teraz to jest taki czas. Jedni mają go więcej, drudzy mniej, tak? Konrad go nie ma, ja też za bardzo zauważyłam, że za dużo tego czasu na myślenie nie mam, ale myślę, że za mało myślimy. To zresztą ostatnio słuchałam takiego wystąpienia i ta osoba też właśnie powiedziała, że potrzebujemy więcej czasu na myślenie, żeby też zastanowić się też nad sobą, żeby pomyśleć o sobie. Patrzę, no mów Konrad. No ja mam taką naturę refleksyjną od zawsze, więc to też jest, no bywa przekleństwem. Natomiast tak, bo jest pułapką, tak, taką trochę, żeby też nie przeżuwać tych myśli. Takie polskie tłumaczenie overanalyzingu. Tak, natomiast to, co ja może sprowokuję kogoś takim też cytatem z Winstona Churchilla, że sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Podoba mi się. Chyba ja. To chyba na tym polega. Wizjoner, entuzjasta tak ma. Zawsze wszystko przekuje na sukces, chociaż niektórzy patrzą na to jako porażkę. Nie wiem, czy ktoś obserwuje Facebooka, czy mamy jakieś pytania na Facebooku. Nie ma, Masia mówi. No dobrze, to ja myślę, że my skończymy tą transmisję na Facebooku. I jeszcze... A, ona chyba nam się wysypała.
No właśnie, o jej chyba już nie ma. No dobrze, no trudno, mamy nagranie, więc nie wiem, w którym momencie nie zauważyłam, byłam tak zasłuchana, że nie zauważyłam, kiedy po prostu przestaliśmy transmitować. Dzięki Marcin, dziękuję serdecznie, miłego wieczoru też Ci życzymy.